zastała się stowarzyszeniem, której celem jest pielęgnowanie, rozwijanie i promowanie piękna kultury mieszczan żywieckich. Szanowni Państwo, Asysta Żywiecka stoi na straży historii i tradycji naszego miasta. Kontynuuje patriotyczny obowiązek z nadzieją, dumą i miłością na przyszłość. Przedstawiam i jeszcze raz proszę o oklaski dla Asysty Żywieckiej. Szanowni Państwo, Asysta Żywiecka zaprezentuje najwspanialszą tradycję, najpiękniejszą. Żywiecki obywatelski strój, jego piękno, szlachetność, bogactwo, ale i różnorodność. Bardzo prosimy o podkład, oczywiście mieszkański, z użyciem muzyki i śpiewu wykonanego przez nasze stowarzyszenie i zapraszam na czerwony dywan patrycjuszki. Przed Państwem strój, który w okresie międzywojennym nie należał do bardzo popularnych z uwagi na bardzo drogie materiały. Tutaj mówię o górnej części stroju, czyli pelerynki. Tam jest to kamizelka z pelerynką w kolorze czerwonej. Panie patrycjuszki prezentują. Do tego spódnica w tym samym kolorze. Na głowie oczywiście Panie prezentują czepce. Bardzo proszę o zaprezentowanie czepki. Elementy będziemy o nich mówić, natomiast to, co już było powiedziane, kolorystyka bardzo ważna. Czerwone, granatowe, zielone barwy są charakterystyczne dla seniorek, dla patrycjuszek, dla mężatek. Stąd nasze panie na głowie mają wspaniałe czepce. Pod spódnicami, pod spódnicą w tym wypadku czerwoną mamy oczywiście halki. Są to 3 do 4 halek krochmalonych, będziemy je jeszcze pokazywać. I halki te nadają właśnie tą popowatość. Największy komplement w okresie międzywojennym wypowiedziany w kierunku Mieszki to, że wygląda jak dorodna kopa. Bardzo dziękuję i zapraszam kolejne patrycjuszki, które zaprezentują także ten sam rodzaj stroju, niebieskie kamizelki. Proszę zerknąć na czepce. Tym razem czepiec to bogactwo, szlachetność. Czepcami panie do dzisiaj chwalą się w swoich zbiorach, no oczywiście w zbiorach muzealnych, także prezentujemy te najwspanialsze, przekazywane z tradycji pokolenia na pokolenie. Wspaniałe czepce noszone przez mężatów. Zwróćcie Państwo uwagę na elementy tiulowe. To są krezy pod szyją, oczywiście wspaniałe fartuchy i małe chusteczki, których nie zabraknie dzisiaj każda, czy panna, czy mężatka, taką chusteczkę musi obowiązkowo mieć w ręku. I zapraszam kolejne, także patrycjuszki. Tak jak Państwo widzicie, nasze stowarzyszenie bardzo pielęgnuje i kultywuje właśnie tradycję tychże kamizelek, które pochodzą się międzywojennie. Dostosowanie kolorystyczne także wstążek. Wstążki, które dekorują czepce. Wstążki, które przypinane są z przodu i z tyłu do krezy, tak zwane poboki, przedni i tylny. Mamy tu ogromną różnorodność. Zarówno czerwone, kraciaste. Przy każdej z pań możecie podziwiać kolorystykę tychże wstążek. I zapraszam dalej. Dzisiaj, jak Państwo widzicie, pelerynek nam nie brakuje. Patrycjuszki w czerwonych, w zielonych, kolorystyka zarówno czepców i bufek. Same kokardy, jak Państwo widzicie, też pięknie dekorują czepiec z tyłu. Natomiast ryszka bawełniana, wstążka układana w kontrabalty, pięknie prezentuje urodę naszych zwierząt. I w końcu właściwie zmywa się z fartuchem. Jeżeli ktoś z Państwa nie widział łokuszy w całości, trudno się zorientować, że ma ponad 3 metry długości haftowany szal noszony po łokcie. Zwróćcie Państwo uwagę na piękno haftowanego tiulu na kryzie, właśnie łoktuszy i fartucha. Tutaj w tym stroju także bardzo dobrze widać gorseciki. Gorsety, które nakładane są na białe, bawełniane koszulki. Są one także bardzo różne i haftowane, i dekorowane różnymi cekinami, tak samo jak i wspaniałe czepce.
Szczególnie zwróćcie Państwo także uwagę na czepce u naszych patrycjuszy. Jeszcze jedna ciekawostka. Bardzo proszę uchylenie fartucha u Pani Agaty i pokazanie troszkę innej spódnicy, tak zwanej żałobnicy. Spódnice żałobnice były w ciemnych barwach i nasze mieszczki uczestniczące oczywiście w mszach żałobnych za rzemieślników, braci, współbraci uczestniczyły w tego typu ubiorze. Bardzo dziękuję. I zapraszam dalej nasze mężatki. Jak Państwo widzicie, na głowach znajdują się wspaniałe czepce, ale i bardzo dużo tiuli. Nie łokturze tym razem. Oprócz fartucha, kryzy, małej chusteczki mamy chusty. Bardzo proszę o delikatne zaprezentowanie chust. Kwadratowe chusty składane w trójką. Zwróćcie Państwo uwagę, że w ten sposób złożone, żeby bogactwo haftów zostało w sposób bardzo dobry zaprezentowane. Popatrzcie Państwo na motywy jeszcze raz. Można tam znaleźć przeróżne elementy z naszych żywieckich łap. I zapraszam kolejne mężatki. Tak jak Państwo rozpoznajecie, mamy tutaj elementy ciulowe, ale na gorset, na białą koszulę narzucone są chusty. W tych chustach prezentowane są przede wszystkim wspaniałe motywy kwiatowe, różane. Nasze mieszczki uwielbiały kupować chusty, gdzie ten element róży, który znajduje się i na przeróżnych emblematach cechowych, skrzyniach cechowych, księgach cechowych, na obrazach maryjnych. Ten kwiat był ulubiony, jak Państwo widzicie, wspaniale prezentuje się na chustach. Proszę o delikatne zaprezentowanie chust. To są też duże chusty kwadratowe, składane w trójkąt i tu pięknie, efektownie prezentowane na ramionach naszych mieszczek. I bardzo proszę także o delikatne odsłonięcie gorsetu, ponieważ każda Pani oczywiście ubrana jest w nieco inny gorset. Zerknijcie Państwo także na czepce. Znowu inne czepce, inna forma dekoracji tych czepców. Nie będziemy tutaj zdradzać tajemnic. Niektóre z Pań mają tak samo stare czepce jak w naszym muzeum. Zapraszamy później do obejrzenia naszych muzealnych czepców, które znajdują się na wystawach stałych w sali poświęconej właśnie kulturze mieszczan żywieckich. Bardzo dziękuję i zapraszam kolejne panie. Tutaj już mamy panna. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, w tym stroju mamy różnorodność, ale to co najbardziej wspaniałe, przepiękne, użyję tego słowa, to wielość ciul. Panny nie mają nakrycia głowy, mają bardzo charakterystyczną fryzurę. Panna Ada prezentuje tą słynną koronę. Jedynym elementem dekoracyjnym jest oczywiście kwiat w głowie. I to, co dekoruje i podkreśla oczywiście urodę naszych pani, to elementy tiulowe, wspaniale haftowane. Kryza wokół szyi, chusty na ramionach. Bardzo proszę o delikatne zaprezentowanie chust. Takich samych, jak nosiły także mężatki. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że mamy tutaj pannę błękitną, że tak powiem, i pannę białą muślinową. Tych strojów muślinowych i białych nie zachowało się zbyt dużo. My bardzo często tutaj już z panią Adą prezentujemy ten wspaniały strój, który w okresie międzywojennym był modny. I sama pani Stanisława Matuszkówna miała taki strój, prezentowała go. Mamy ją sfotografowaną w tym stroju. I popatrzcie Państwo jeszcze na jeden bardzo ciekawy element. Tutaj mam odwagę poprosić. Bardzo proszę pannę o zaprezentowanie kawałeczka pończoszek, bucików. Zobaczycie Państwo, jak to wygląda. Spod spódnicy wyzierają halki. Oczywiście halki to coś było mówione. U nas umieszczek bardzo suto krochmalone. Proszę Państwa, jedna taka halka to jest 3 metry długości, 1,20 m wysokości. Wkładamy je 4. Wystarczy policzyć, ile metrów bieżących krochmalonych halek mamy na sobie. No, może nie powinnam tak powiedzieć, nie jest to wygodne. Nie możemy oczywiście siadać, mamy dyspensę kościelną, nie klęczymy w kościele. Natomiast efekt ubierania też jest bardzo ciekawy.
już nieraz Państwu pokazywaliśmy, natomiast z pewnością jeszcze w przyszłości taki pokaz będziemy organizować. Proszę zobaczyć, jeszcze podkreślam kolorystykę. Panny ubierają lżejsze kolory. Jest to właśnie biały, błękitny, seledynowy, różowy i to wszystko podkreśla urodę i świeżość naszych pań. Bardzo dziękuję. Zapraszam panie, które będą prezentowały, bardzo proszę, na środek. Wspaniałe stroje, także uroczyste, tak zwane pory. Stanisława Matuszkówna, tutaj nasza seniorka żywiecka, która napisała wstęp do książki swojej córki w wieku o Marii i Stanisławie, które wydały wspaniałą książkę, także oczywiście pisze o porach. Dlaczego taka nazwa? Ponieważ do pary wykonana spódnica i fartuch. Bardzo proszę o uchylenie właśnie rąbków spódnicy. Proszę zobaczyć, że na halkach mamy spódnicę i fartuch wykonane, to już była mowa z tego samego materiału. Natomiast trzecia pani w niebieskiej jakli, mówiliśmy także już przy stroju góralskim o jaklach. Tu macie Państwo piękną prezentację jakli czerwonej, niebieskiej i zielonej. Jest ubrana w sposób taki, nie ma na to nazwy historycznej, natomiast właśnie jakla jako górna część i na spódnicy w tym samym kolorze wspaniały fartuch tiulowy. I to, co bardzo charakterystyczne, to nakrycia głowy. Przed Państwem mężatki mają tak zwane kogutki. Mamy i kurki, i kogutki, z krzyżówek, chusteczek ułożone w sposób bardzo charakterystyczny. Tak jak Państwo widzicie, też widać wspaniałe haftowane elementy tiulowe. Każda z pań ma inne motywy, tak samo jak i ten motyw tiulowy pojawia się tutaj tylko już w ręce jako mała chusteczka. Bardzo Panią dziękuję. Proszę o prezentację i przejście. Szanowni Państwo, w asyście żywieckiej bardzo proszę, bardzo dołącz do zamiany. Mamy także grupę młodszych juniorów, dzisiejszymi słowami mówiąc. Zawsze wzbudzają tutaj zachwyt wśród mieszkańców i gości. Jeśli prezentujemy ten strój oczywiście też na zewnątrz, w różnych innych miastach Polski. Dzieci wspaniale ubrane, panienki i młody Putosz w stroju tutaj, jak Państwo widzicie, niebieskim, o stroju męskim zaraz będziemy mówić. Natomiast tych najmłodszych poproszę, żeby przeszli na bok, ponieważ później będziecie mieli bardzo ważne zadanie. Więc bardzo proszę o jeszcze raz zaprezentowanie naszego młodego pokolenia. Nie boimy się, że za 20 lat będzie problem w naszej asyście. Nas jest, proszę Państwa, prawie 80 osób i to jak widzicie, przekrój wiekowy jest też bardzo, powiedziałabym, przyszłościowy. I zapraszam teraz Putoszy, pan w stroju obywatelskim, pan burmistrz prowadzi naszą męską ekipę. Zapraszam. Włodarz miasta, jak i rajcy przedwojenni obowiązkowo ubierali stroje żywieckie. Zapraszam, żebyście się panowie zatrzymali. Panowie mają więcej energii, na pewno mniej kilogramów na sobie. Ja tylko powiem jako ciekawostkę, strój kobiecy waży, proszę Państwa, 12 kg. Może strój męski nie jest o wiele lżejszy, ale jednak trzeba się i nauczyć w nim chodzić, nie mówiąc już o konserwacji, przygotowaniu. Popatrzmy na stroje męskie. Przed wojną, patrząc na panów, od razu byśmy wiedzieli, że mamy do czynienia, przepraszam, z rzeźnikami, rzewcami i krawcami. O czym mówię? O kodzie cechowym. Wiadomo, że ten strój historycznie powstał dla rzemieślników, dla braci, półbraci. Pierwszym, który podobno chodził w stroju żywieckim, był sławetny Jędrzej Komoniecki. Kronikarz, wójt, burmistrz. I ta tradycja, jak Państwo widzicie, jest kontynuowana do dnia dzisiejszego. Kolor czerwony to kolor rzeźników, wędliniarzy, masaży, stąd kolory czerwone u pana burmistrza i u pana Stanisława, ale i mamy kolor szewców, który prezentuje pan prezes Zdzisław Staszkiewicz z Japanów i pan Banaś koloru zielonym właśnie krawców. Wspaniałe stroje, o których w szczegółach opowiem zaraz. Bardzo panom dziękuję i zapraszam kolejnych proszę.
proszę zwrócić uwagę, że o kodzie kolorystycznym już mówiłem, natomiast kolory czapek i kamizel żupanów właśnie przedłużanych są identyczne. Jest to, można by było powiedzieć, komplet. W pasie panowie przepasają się kiedyś słynnymi, już wspominałam, słuckimi pasami, ale i pasami skórzanymi. Natomiast na białą koszulę, właśnie na żupan, tą kamizelę, narzucają czamary. I proszę popatrzeć, że na tych czamarach mamy bardzo ciekawe dekoracyjne zapięcia, których właściwie się nie zapina na co dzień. To są pętlice, baryłeczki, wszystko to dodaje takiego szyku, elegancji. Do tego czarne buty skórzane, do których panowie wkładają czarne spodnie. Proszę o prezentację dostojnego stroju i zapraszam kolejnych panów. Kolorystycznie, tak jak państwo widzicie, mamy i kolor niebieski, czerwony, zielony. Rękawiczki to też bardzo ważny element, pasy przeróżne, zwróćcie państwo uwagę, dzisiaj oczywiście nie mamy już tych przedwojennych, o wiele starszych pasów słuckich. Jeżeli państwo przeglądacie dawne fotografie, właściwie przed wojną rzewczacy, cechmistrzowie, wszyscy mieli te wspaniałe słuckie pasy, które były zakupywane przez cechy. To były bardzo drogie rzeczy, sprowadzane najczęściej z Krakowa. Na szczęście zachowały się w zbiorach naszego muzeum i te pasy możecie państwo obejrzeć na ekspozycji. Popatrzmy także na elementy dekoracyjne, guzy. To są takie zapinki, formy także patriotyczne. Tutaj u pana Wojciecha Wieczorka mamy na biało-czerwonym tle orzełka. No, nie można tu powiedzieć dekoracyjny, tylko bardzo patriotyczny, który był bardzo częstym motywem w naszym stroju męskim. Bardzo dziękuję i zapraszam ostatnią grupę koszy. Gdzie możemy podsumować, że strój męski, jak państwo widzicie, bardzo elegancki, nawiązujący do stroju szlacheckiego. Pomimo, że historia zaczęła się właśnie od stroju męskiego, że właśnie Jędrzej Komoniecki nosił taki strój, w takim stroju został sportretowany. Strój, jak państwo widzicie, męski jest taki skromniejszy niż kobiecy. W pewnym momencie, około połowy XIX stulecia, kobiety zupełnie zdominowały mężczyzn, jeśli chodzi o dekoracyjność, szlachetność i bogactwo. Dlaczego? Ponieważ wtedy do stroju dołączył ten wspaniały, najbardziej żywiecki element, haftowany dziób. Ale nie ma rzepczaka bez żywczanki i na odwrót. Zawsze strój żywiecki stanowi par. Natomiast stroje męskie są, jak państwo tutaj widzicie, wspaniałą, elegancką, bardzo szlachetną tutaj mianą stroju męskiego. Bardzo dziękuję.